odwiedzałem osobiście w kampanii wyborczej wszystkich mieszkańców tego terenu i też tłumaczyłem, dlaczego oni jeszcze nie mają dróg porobionych. Wtedy była sprawa tego typu, że nie była zrobiona ulica Łyskowskiego i nie była zrobiona ulica Warińskiego. I remont dróg na osiedlu Kuteszczy był uzależniany był zawsze od tego, że najpierw muszą być wykonane główne szlaki komunikacyjne, czyli tak jak wspominałem, ulica Łyskowskiego i ulica Warińskiego i dopiero wtedy będzie można dokonać jakiejś modernizacji dróg na terenie osiedla Kuteszczy. I teraz ta inwestycja też nie może być przeprowadzona tak ad hoc. Ona musi być przeprowadzona kompleksowo. Jestem po rozmowie z panią dyrektor Łazarczyk. Wiem, że tam w pierwszej kolejności musi być zaprojektowana kanalizacja deszczowa. Tej kanalizacji deszczowej tam jeszcze nie ma nawet projektu, nie ma planu. I stąd moje też pytanie, czy jest możliwość być może z tego w tegorocznym budżecie znaleźć jeszcze na środki na rozpoczęcie prac projektowych. Jeśli nie w tegorocznym budżecie, to być może jest możliwość wprowadzenia tych środków do przyszłorocznego budżetu. Dlatego chciałbym się jeszcze raz zapytać, czy jest taka możliwość, chciałbym to na piśmie taką informację uzyskać, czy jest taka możliwość, żeby w tegorocznym budżecie znaleźć środki na rozpoczęcie planowania, rozpoczęcie dokumentacji, na rozpoczęcie projektowania dokumentacji kanalizacji deszczowej na osiedlu Kuteszczy. Ja jeszcze może tylko dodam do tego, co tutaj radny Kapusta powiedział i cieszę się, że mam poparcie też, bo ja też tam należę z tego, też jestem z tego okręgu. Ale właśnie to jest to, że radny Kapusta ma rację, ale dlaczego wykreślono z wieloletniego planu inwestycyjnego? To jest to, bo my możemy sobie mówić, żeby było jakieś przygotowanie czy do takiego, czy do takiego, ale to powinno być w wieloletnim planie inwestycyjnym. I to jest to najgorsze, że w ogóle to zostało wykreślone. Środków finansowych na wykonanie takiego zadania. Za chwilę pan radny Michał Czepek, dlaczego Kalinkowa nie jest zrobiona? Pan radny Koszyński, dlaczego nie robimy ulicę w Niszku? Dlaczego nie robimy wiele ulic w mieście, których stan techniczny nie jest zadowalający? Prezydent miasta Grudziądza przyjął podstawową politykę, jeżeli chodzi o modernizację ulic w mieście. Priorytet dla niego jest taki, aby te środki finansowe wolne, które posiadamy, w pierwszej kolejności wydawać tam, gdzie mamy zewnętrzne dofinansowanie. Ponieważ to jest jedyna okazja dzisiaj budować główne ciągi dróg, pozyskując środki, czy to europejskie, czy też krajowe. Stąd też w pierwszej kolejności najpierw musimy zbudować trasę średnicową, bo mamy tam 85% dofinansowania, zmodernizować sieć tramwajową, bo mamy tam dofinansowanie unijne 50%. Przebudować ulicę Warszawską, ponieważ tam mamy chyba 60% dofinansowania. Zbudować choćby wyślaną trasę rowerową, tak? Przebudowaliśmy te ulice, na które otrzymywaliśmy subwencję rezerwy ogólnej. My tutaj nie mówimy o tym, że należy tę drogę w trybie jakimś pilnym wybudować od podstaw, musi być zrobiona natychmiast i tak dalej. Ja tutaj chciałbym zaproponować raczej po prostu stworzenie dokumentacji kanalizacji deszczowej i jeśli będzie taka dokumentacja, to my możemy w tym momencie aplikować o środki unijne. Z tego co wiem, z nowej perspektywy unijnej będzie można aplikować o środki, jeśli chodzi o rozbudowę kanalizacji deszczowej na osiedlach domów jednorodzinnych. Ja zadałem pytanie wcześniej, w pierwszej mojej wypowiedzi, czy jest możliwość wprowadzenia w tym roku budżetowym, bo różne rzeczy się zdarzają, niektóre rzeczy wypadają z jakichś przyczyn formalnych. Na przykład planowaliśmy stworzenie dokumentacji jakiegoś tam rejonu miasta, nie wiem, kanalizacji czy czegoś i z przyczyn formalnych, wiadomo, że nie dostaniemy finansowania i tak dalej, wypadają te rzeczy. Być może przy takiej sytuacji uda się te środki przesunąć na stworzenie dokumentacji osiedla Kuteszczy. Jeśli nie, to apelowałbym o to, żeby spróbować, mówię o dokumentacji, nie mówię o budowie, żeby spróbować te środki znaleźć w przyszłorocznym budżecie. Żeby stworzyć dokumentację, żeby dać samemu sobie szansę na to, żeby tam cokolwiek zrobić. Ja tylko o tym mówię, nie mówię o budowie. Nie, no wcześniej pan radny prosił na piśmie informacji, kiedy w tym roku będzie to możliwe. No nie, odpowiedziałem panu radnemu, panie prezydencie, ja bym chciał skończyć. Czy jest taka możliwość? Będzie taka możliwość pod warunkiem znalezienia wolnych środków. Nie odpowiem kiedy, dzisiaj ich nie posiadamy. Po prostu panie radny nie posiadamy. Druga informacja, szanowny panie radny.
nie ma możliwości finansowania kanalizacji deszczowych ze środków europejskich. No to jednak mówię dzisiaj panu mówił coś innego. No ja mówiłem o kanalizacji sanitarnej, panie radny. Sanitarna kanalizacja, a deszczowa to jest trochę różnica. Ja się zapytałem dokładnie, precyzyjnie, myślę, że radni, którzy brali udział w klubie, potwierdzą. Pytałem się o możliwość pozyskania funduszy europejskich na budowę kanalizacji deszczowej. Pan prezydent potwierdził, tak? W nowej perspektywie będzie taka możliwość. I ja się na pańskiej wypowiedzi opieram. Napisane nie odpowiem kiedy, bo nie wiem. No, nie będę wróżył w sposób, kiedy to nastąpi.